Dzień dobry się z Państwem, specjalnie stoję w słońcu, żeby Wam pokazać, że plisy robią robotę. O, już się chowam, o. I jest, jest dobrze. Plisy są ekstra. Stoję świeżo po siłce. Kasia poszła się ogarnąć. A ja taki mały update, bo byłem na tych swoich badaniach kontrolnych w zeszłym tygodniu, na tym USG brzucha ponownym, po długiej głodówce. Jakby update jest taki, że wszelkie jakiekolwiek patologie jelit są wykluczone, więc jest GITES, wszystko mam pikno tam w środku ułożone i już nie miałem gazów. Więc autodiagnoza, że to problemy z laktozą, bo już nie jem laktozy, była słuszna. Wszystko wróciło do normy, brzuch mnie nie boli, nie mam zdęć, wyglądam w końcu normalnie, także gratki, fajnie, brawo ja. Brawo Kasia za postawienie słusznej diagnozy, ale fajnie, że mnie wyciągnęła do tego lekarza i że się skontrolowałem. Z fajnych rzeczy, pokażę Wam jeszcze to może jakoś tak, o tu, tutaj widać nasze łóżko, przyjechało do nas w poniedziałek, akurat jak mieliśmy jeszcze urlop, po wizycie Kamy i Tomka. Na razie będzie musiało sobie tak poleżeć, bo czekam aż stolarz nam ogarnie meble w salonie i w sypialni i dopiero potem je sobie skręcimy, więc na razie sobie leży w takiej kompaktowej wersji. Natomiast robię sobie dzisiaj prezent, mam nadzieję. Kasia się umyje, ja się umyję i zamierzam sobie pójść kupić słuchawki, bo moje AirPods Pro zaanektowane z powrotem po tym jak Kasia dostała nowe soniacze i przestała używać moich słuchaweczek, dogorywają i na siłce mi to przeszkadza, bo ten tryb usuwania szumów się coś zepsuł i mi strasznie klika słuchawka. One już były raz oddawane na gwarancji, bo wadę fabryczną miały, ale to znowu wróciło, więc jest kicha. Więc zamierzam sobie kupić te Sony pchełki douszne, które Kasia też testowała. No i zabiorę Was ze sobą. Teraz ja się mogę z Wami przywitać już odświeżona. Andrzej Wam powiedział, że planuje wymienić słuchawki, ale nie powiedział, że przy okazji wyszło na jaw, iż mi nie wierzył. Andrzeju, wytłumacz się z tego naszym widzom. Witam, bo Kasia mówiła, że już wcześniej klikało. Ale ja mówiłem, pewnie tam, bo się, jak się czyści te słuchawki albo coś, te gumki tam się coś znajdzie, to one też tak dziwnie klikały, nie? Przy chodzeniu, jak się głową cięcie. No a wcześniej ta wada fabryczna była taka insza, bo one nie klikały, tylko trzeszczały i myślałem, coś tam zalewa, pewnie nie tego się ułożyło i hej. No ale klika strasznie. Upierdliwe. A jak się dotyka te słuchawki, no jak się sprzęga takie piszczenie, więc dramat. No, i dopiero dzisiaj się okazało, że Andrzej jak marudziłam na te słuchawki, to mi kurka nie wierzył, no. Mąż na medal, żonie nie wierzy. Nie rusza go to, co do niego mówię. Tak miałaś moje słuchawki, które miałem 2 tygodnie. Że prawda. Andrzej sobie kupił konkretne słuchawki, żeby ich potem nie używać, bo ja ich używałam. Życie. Tak się zdarza. No, teraz ja znowu Andrzejowi pozazdroszczę tych pszczółków, chociaż nie będę się czepiać, bo moje słuchawki nauszne są absolutnie ekstra. To, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, to to, że mieliśmy ekstra weekend. Planowałam sobie wcześniej, że nagram z tego film, ale mieliśmy tak dopięty kalendarz, że nie szło w ogóle nagrywać filmu w międzyczasie, bo wszystko się działo na takim speedzie. Mieliśmy gości, była Kama, Tomek i Kolinek. Także mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o warszawskie sale zabaw, które odwiedziliśmy, Smart Kids Planet, pierwsza klasa, naprawdę super sala, tutaj się Wam wyświetli, ile kosztował bilet dla dorosłego i dziecka na 2 godziny, bo nie pamiętam, ale mam to na mailu. Natomiast druga sala, którą odwiedziliśmy, to Sensorysie i tam sama sala zabaw była w porządku, natomiast tam jest jeszcze taka opcja jakby kupienia wejściówki na labirynt, który nie ma zbyt wiele wspólnego z labiryntem, jest to bardziej taka trochę ścieżka multimedialna, są tam podziały jakby wiekowe dla dzieci, no i Kamila, która była z Kolinem, stwierdziła, że nie jest odpowiednio dopasowany wiek prezentacji do wieku dzieci, dzieci w tym wieku, wiecie, idą tam i chcą się wybiegać, wyszaleć, a niekoniecznie słuchać o roślinkach czy takich tam rzeczach, więc tutaj nie dajemy okejki.
Ale jeżeli chodzi o salę zabaw samą w sobie, no to już można polecić w żadnej z tych sali zabaw, bo to może będzie istotne. Nie było trampoliny. Niektóre dzieci uwielbiają trampolinę. Colin je uwielbia. Bardzo chciał na hop-hop, ale nie udało się. Zaliczyliśmy też fikołki w Galerii Mokotów i tam trampoliny też nie było. No pech. Życie. Tak się zdarza. Ale mieliśmy ekstra weekend. Jedliśmy bardzo dużo fajnych rzeczy, których wam nie nagrywałam, bo no, nie było czasu. Te posiłki były tak w biegu. Byliśmy w Semolino, byliśmy w fabryce Norblina, w tym food hallu. Andrzeju, gdzie byliśmy jeszcze? A u Ursi byliśmy na ciasteczkach. Także chłopaki byli na meczu Legia z kim? Z kim grali? GKS Śląsk Wrocław. Nudny mecz strasznie. Nic się nie działo, zero akcji, nawet się nie cieli, ale Marcin jak sędziował. Także widzieliśmy tego dokokszonego sędziego i było fajnie. No a w sensie oprawa jest fajniejsza niż na narodowym, nie? No bo tam było przygotowanie się, kibicowanie tak bardziej wchodzi niż na narodowym, ale ogólnie mecz do kitu. No, także Andrzej sztywniutko o Legii. Natomiast, żeby była równowaga w przyrodzie, panowie mieli swoje męskie wyjście, my miałyśmy też babskie wyjście, byłyśmy w kinie na filmie Tylko nie ty, chyba tak się nazywał. Ekstra, totalne romansidło dla kobiet, już się kończy, chociaż Cinema City jeszcze to gra, więc jeżeli macie gdzieś Cinema City właśnie pod domem, a nie widzieliście, to polecam jeszcze skoczyć, bo fajny taki właśnie bardzo babski film, chociaż Andrzej zostanie przymuszony, żeby w czwartek obejrzeć go ponownie, bo bardzo mi się podobało, więc stwierdziłam, że chętnie pójdę jeszcze raz. Widzieliśmy też Kicie Kocie, no u mnie tutaj zachwytów nie było, ale Colin był zachwycony, więc myślę, że dla dzieci się to absolutnie sprawdza. Wracając jeszcze do tych słuchawek, bo nie powiedziałam tego w końcu. Nie pojedziemy dzisiaj do Media Expert czy tam RTV innego, dlatego że Andrzej wyczaił, że Amazon sprzedaje te słuchawki sporo taniej. One normalnie kosztują 1230 zł, a na Amazonie są za 970, dobrze mówię? No. Tak. Także, no wiecie co, no nie ma co przepłacać. Także, tak. Taka sama poplanina będzie w tym filmie, ale no wybaczcie, czasem tak się zdarza. I już ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać tej mojej gadki. Słuchajcie, bo pojawił się ostatnio pod filmem komentarz, jak jadłam ciasteczka. Czy nie jestem na specjalnej diecie? Jestem. I to się zgadza, ale słuchajcie, wszystko jest dla ludzi. My normalnie w ciągu tygodnia jemy cały czas te same obiady, cały czas te same śniadania. Ja tego nie pokazuję, bo wydaje mi się, że będzie to bardzo nudne pokazywanie wam tego, co jem, bo jestem bardzo monotematyczna, jeżeli chodzi o moją dietę. Ona została tak pode mnie ułożona, żebym jadła ciągle to samo, dopóki mi się to nie znudzi. I faktycznie tak sobie z Andrzejkiem póki co funkcjonujemy. Ale wszystko jest dla ludzi i może z umiarem. W ten weekend przyznaję ostatnie 3 dni, czyli sobota, niedziela, poniedziałek, mi tego umiaru totalnie brakowało. Po prostu odpiłam wrotki, poleciałam w długą, jadłam ciastka, masę różnych pysznych, niekoniecznie zdrowych czy niskokalorycznych rzeczy. Ale to nie jest koniec świata, słuchajcie. I przyznam wam, że dzisiaj miałam konsultację z moją panią dietetyk i tak się mile zaskoczyłam. Bo nastawiałyśmy się, że po takim, jakby bo to było konsultowane, żeby nie było, że po takich moich wojażach kilkudniowych, że po takim, wiecie, spuszczaniu się ze smyczy, bałyśmy się, że ta waga bardziej wskoczy do góry, a ona wskoczyła trochę w górę od poprzedniego pomiaru, ale tak w zasadzie to tak ledwo co, więc uznałam to za ogromny sukces. Także tak, gdyby ktoś się zastanawiał, czy jestem na diecie, jestem na diecie. Czy jem czasem ciastka? Tak, jem czasem ciastka. Nie jest to koniec świata. Jakby dorzuciliśmy do tego wszystkiego z Andrzejem aktywność fizyczną i uskuteczniamy ją w mniejszym lub większym zakresie, ale uskuteczniamy. Czy to będą 2 czy 3 razy w tygodniu, to i tak jest progres, bo wcześniej nie było takiej aktywności fizycznej po naszej stronie wcale, także jakby i tak jest to sukces, jeżeli chodzi o naszą, o moją przede wszystkim walkę z tym moim problemem. Także tak. Na razie taki tylko szybki update. Dzida kita ogień, lecimy do przodu. Bardzo wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. Dajcie mi znać w komentarzu, czy macie jakąś swoją ulubioną aktywność fizyczną? Bo ja próbuję się polubić.
zwierzchnią. Zawsze ją w sumie lubiłam. Teraz, jeżeli chodzi o bieganie, jestem mocno ograniczona, za bardzo skacze mi tętno. W ogóle super jest to, że zegarek pozwala mi to tętno śledzić, więc uskuteczniam taki raczej marszobieg, ale powolutku dojdziemy do wszystkiego. No, także jeszcze raz, łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!